Okej, moi drodzy, z tej strony Shiro. Kontynuujemy rozgrywkę w Reinette King. Odcinek nie wiem który, nie pamiętam, szczerze powiedziawszy. Dobra, co my mieliśmy tutaj w ogóle robić? Z tego co pamiętam, chyba chciałem iść tędy, chyba że już stąd wracamy. Tak, stąd wracamy, ale co dlaczego? Tu jest jakieś niby przejście. Czy tutaj coś możemy zrobić dalej? Nie pamiętam. Kochani, ja wam od razu mówię, iż ja już sobie robię zapas, bo niestety w weekendy jestem bardzo, bardzo rzadko w domu. A nawet jeżeli jestem w domu, to nie mam niestety czasu na nagrywanie. To jest właśnie problem taki główny tutaj. Dlatego zazwyczaj potrzebuję mieć jakiś zapas. Więc na komentarze wam będę oczywiście odpisywał. Przynajmniej będę się starał to robić. Czekajcie, tu byliśmy. Tu byliśmy. No to w sumie tylko tu nas nie było wtedy. No i ten skarbiec giganta, którego nie potrafię otworzyć. Ale. Ja miałem zrobić coś jeszcze tutaj, pamiętam. Miałem zamienić sobie postać na... Iloja, czemu się porespiliście? Nie wiem, czemu się porespiliście, może w ogóle ich nie zabiliśmy. Oj, tu jest kolejna rozmowa. Ale przecież my tędy przechodziliśmy, chyba. Czy nie? Nie mam pojęcia, dobra. Jakim cudem tak długo ukrywałaś się przed Noxianami? Nie wychylałam się, a jak ktoś mnie zobaczył, sprawiałam, że milczał. Brzmi brutalnie. Tak było, ale dla nich. I moi drodzy, ja to nagrywam w tej chwili 8 grudnia. 8 grudzień. I stuknęło nam dzisiaj 50 subskrypcji. Jest to mały krok dla was, ale duży dla mnie. Wiem, że 50 subskrypcji to nie jest za dużo. Wyszunków drużyny. Dobra, kogo mniej potrzebujemy? Na razie nie potrzebujemy. A, ciebie potrzebujemy. No dobra, to z Brauma zrezygnujemy na chwilę. Weźmiemy Iloi. I tak jak powiedziałem, jest to dla mnie dosyć spory krok, jeżeli chodzi o ten kanał. I tak w kwestii informacyjnych, że tutaj sobie i tak chodzimy. Nie ma mnie. I tak sobie tu chodzimy i tak, więc powiem wam szczerze, że myślę nad porzuceniem... A, nie powiem wam teraz czego. Nie no, żartuję, powiem. Myślę nad porzuceniem pasty, bo powiem wam szczerze, że te pasty w sumie się nie oglądają, a stwarzają mi dosyć spore problemy, jeżeli chodzi o nagrywanie na zapas. Bo, jakby nie patrzeć, samo nagrywanie pasty, samo znalezienie pasty, to jest największy problem. Jest o tyle problematyczne, że muszę to tłumaczyć. A kurde, Ari może otworzyć drzwi. Fuck. Dobra, wiem, źle zrobiłem, ale ja nie chcę Iloi w takim razie. Czy chcę Iloi? Dobra, idziemy Iloi, pierdzielić to. Wraca Iloi. Zgubiłem wątek. Chodzi o to, że najgorsze jest znalezienie pasty. Zatańczymy. Przyjemnością. I nawet jak już znajdę jakąś pastę na Reddicie, to muszę ją przetłumaczyć. A tłumaczenie, nie oszukujmy się, też trwa. Czasem nawet długo trwa. A znalezienie jakiejś sensownej to już w ogóle jest cud. Na stole leży sterta papierów i notatek. Przeczytaj otulającą mgłę. Część kartek została nadgryziona zębem czasu. Twój wzrok przykuwa kilka fragmentów. Wędrujące mgły poruszają się cyklicznie, tworząc regularne formacje. Oraz wykorzystanie badań na zwierzętach pozwoli stworzyć coś na kształt zaklęcia niewidzialności. Przeczytaj badania na zwierzętach. Duża część dokumentu opisuje nieudane eksperymenty. Badacz był jednak szczególnie zainteresowany rzadkim gatunkiem ćmy, którą w naturalnym środowisku można spotkać tylko w szczególnych warunkach. Jest ku temu dobry powód, bowiem ćma wykorzystuje specjalny pył, dzięki któremu staje się niewidoczna dla drapieżników. Przeczytaj użyteczność konstru... coś tam, coś tam. Dokument opisuje początek badań nad konstruktami w odniesieniu do pyłu wykorzystywanego przez ćmy. Oczywiście musimy za wszelką cenę bronić naszego wynalazku, aby nie wpadł w niepowołane ręce. Ostatnie wyniki nie są zadowalające. Konstrukty nie przechodzą testów i są widoczne tak samo jak zwykli intruzi. Czym są konstrukty? No. I właśnie to jest problematyczne. O kurde, a może jednak Brown by się przydał. Dałby się Brown?
Przydałby się Brom i to bardzo przydałby się Brom. Dobra, kochani, trudno. Cięcie i zaraz wracamy. Okej, kochani, wróciliśmy już, tak więc... no właśnie, na czym my skończyliśmy? Skończyliśmy na tym, że... stwierdziłem, iż najprawdopodobniej zrezygnuję z past. No, wiecie co, no one się nie oglądają, taka jest prawda. Nie oglądają się te pasty. A są problematyczne, co to jest w ogóle? Przesłaniająca mgła. Rozumiem, o co z tym chodzi. Trzeba tak chodzić, żeby... bez problemu sobie to... połapać wszystko. To może być ciekawe. Idziemy do skarbca najpierw tutaj. One są 30 poziomowe, oh shit. 20 poziom, to może być problem. Eliksir wskrzeszenia 3 razy. Jakieś duperele. Pierścień północy. Amulet wstąpienia, pancerz strażnika. No tak wam powiem, że bez szału. Że tak powiem, szału nie ma, dupy nie urywa. Ale co tam jeszcze jest? Komnata koniunkcji. Nie ma mnie. Bla, 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 bla. O. Dobra, tędy przejdziemy. Kurde. Buraki cukrowe. Nie rozpadnij mi się, tylko błagam. Nie, 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 nie. Nie ma mnie. Fuck! Fuck, 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 fuck. Dobra, przejdziemy tędy. Chodź, kiciuś. Ty nie przejdziesz. No nie, nie mówcie, proszę, ja z nim nie chcę walczyć. Nie chcę z tobą walczyć, odpierdziel się. Jezu. No i co ja teraz zrobię? Nie przejdę, on jest za szybki dziad. Nie przejdę, ten, no muszę z nim walczyć. No, chodź tu, chodź, 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 chodź. No chodź, 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 kiciuś, chodź. No chodź, no tędy już lazłeś. No ja pierdykam. No nie, nie wyścignę go. No nie wyścignę, nie ma opcji. Nie przejdę z nim w ten sposób. Jezu, tak się zblokować. Dobra, kochani, trudno, zrobimy to. Nie, hej, stracę, nie będę tutaj, nie wiadomo ile czekam. Ale zapiszę sobie tu lepiej. Dobra, czego? Szybko to łączyć. Walim go na pyrę, co? Chodź tu, kaszalocie. Zobaczmy, o ku... ile? 31 tysięcy... What? What? Umiarkowane obrażenia, bardzo duże obrażenia w postaci trzech trafień i ogłusza bohatera. Wzmacniany pancerz, trapienie atakiem z alei mocy usuwa ładunek zbroi płytowej. Jeśli wszystkie ładunki zbroi płytowej zostaną usunięte, dodaje ładunek zniszczonego pancerza, zwiększając wszelkie otrzymywane obrażenia o 10% za każdy ładunek. Zbroja płytowa zmniejsza wszelkie otrzymywane obrażenia o 10% za każdy ładunek. Nie wiem, czy tam to wyjdzie. Serio, nie mam pojęcia. Nie mam pojęcia, czy tam to wygramy. Widzę, że cały kij mu zadajemy. Ale on ma chyba wolną prędkość, co? Zobaczymy. Walczymy na 30 poziom. Mam nadzieję, że to się uda. Zobaczymy, ile Brown dostanie. Jeżeli dostanie za full HP, to ciekawy. Ale bym się wrąbał. No. Mogę spamować, szczerze, mogę, najbardziej, ale jak to jest sens? Jak to jest sens? Jeden, dwie, trzy, cztery, cztery.
Wypuszczę, jeszcze spoko, dajmy radę. Ale tak, nie ma to mieć czas. Zobaczmy się z jednym nakładem. Mają tylko przyznać. A, dajcie, zostawiam się tego powodu. Tego powodu, niż. Niż. Dobra, tak na łapę. Uf. No nie, będę zrobić zawsze kolor. Będę zrobić na lęsek, zrobić 20 tysięcy, nie ma szans. Proszę was. Nie ma takiej opcji. Nie ma takiej opcji. Nie ma takiej opcji. Nie ma takiej opcji. Wiesz, nie. Teraz będziemy skrzesić. No dobra, będziemy. A tak. Chodź, mówię. Teraz sobie zaspokoję. Serio, słyszę, nie? Ja w sumie. O Boże. Przyznałam. Ale nie mam tego. Znajdę mi tego. Nie, to już może. Ale ja. Nie będę miał tego. Uciec, zwyczaj. Ojej. No nie. Nie ma sygnacji. No to nie opłaca. Więc zrobię tak, bo nie mam sensu, nie ma sensu. I właśnie chcę pomóc. Nie wygram. Muszę mieć się zbliżyć. Tak, nie, to będzie cały odcinek poświęcony, jak już wychodzimy. No nic, trzeba wszystkie miasta się wybrać, przygotować i iść. Innego sensu tutaj nic. No i coś raz jeszcze, chodź. Są trzy dobra. Jezu, proszę, powiedzieć. Więc zajmijmy się do decyzji, bo nie robimy, że nie nasiemy. Ale mam to wycofać. Mogę to wycofać. Chyba nie, zmieńmy teraz. Ej, go uczyć. Możemy go uczyć, teraz wypuść tam. Kolejna próba, idziemy wypuść. Może wypuść, ale jest sensu. Chyba nie mogę zobaczyć, Nie, dobra, nie, nie, nie. Zresztą się podnosi, nie. Nie, to jest sensu. To jest sensu. Ja też nie mam ciekawa, ale to jest bardzo jedyna. Zresztą nie mogę wracać więcej bez giełdy, nie ma. Nie mam to się wracać. Dobra, nie wiem, co to jest. Nie. Uciekaj, proszę, stacja. Nie chcę uciec. No nie, no dobrze, nie uciekaj tego, no. Nie, to jest bez sensu. On dostanie 5000 z tarczy. Nie. Mamy walkę do wygrania. Dan. Koniec. Trudno. Ja wam to utnę. Jest tam 5 minut chyba. Poddaję się. Dobra, kochani, wróciłem. Mam zamiar to przejść jeszcze raz. O nie. Nie wiem czemu, ale mi się nie zapisało, więc musiałem przejść całą trasę z Gaju jeszcze. Od początku. To jest posrane, serio. To, co oni tu odwalili z tym, to jest posrane. Nie wiem, kto to wymyślił, ale niech się ma na baczności, bo to było, kurde, głupie jak nie wiem. O Jezu, tyle czasu, 17 minut nagrania. Tu, tyłek. Nie dam ci się. Pieprzej, dziadu. Nie dam ci się, więc kurde, mogę wczytać od razu i się nie bawić. Ciężko stwierdzić, co jest tak niezwykłego w tym ogromnym posągu prawdopodobnego mędrca.
Dopiero po podejściu bliżej u podstawy posągu pojawia się komplet runicznych glifów, a koniuszek palca wskazującego w postaci zaczyna emitować wiązku światła. Czemu ma to służyć? Nie wiadomo. Wiązka światła nie pokrywa się z niczym w pomieszczeniu, natomiast glify oznaczają losowe główne i pośrednie strony świata. Posąg zwrócony jest na południowy wschód. Teraz jest południowy wschód, tak? To na południe... Na północ? Nie, na północ na pewno nie. Na wschód? Na zachodzie nic jeszcze nie ma. To jest wschód? Północ? Znam strony świata, aczkolwiek... Troszeczkę jest to dziwne. To co, na zachód? Tam nic nie ma. No. I? Ja bym powiedział na południe, to bardziej tak... Kurde, zapiszę znów grę, bo ja się boję tutaj znów tych walk, tego łażenia tutaj. Zapisało się? 11.52. To nie jest, to jest 07. Tu jest, 23.45. Tak właśnie. Ja o takich godzinach nagrywam materiały. Wróciłem dopiero z pracy. Znaczy, no może nie dopiero, bo jakąś godzinę temu. O nie, 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 nie. Dobra, gdzie tu jest kolejna trasa? Kolejna trasa jest tam. Czy to będzie skręcać w prawo? Proszę. Nie skręcało w prawo. Chamstwo. Ale ja nie odpuszczę. Ja nie odpuszczę, ja tą grę chcę przejść. O, dobra. Jesteśmy tu. Proszę, tylko się nie rozpadnij. Nie zrobisz mi tego, prawda? Nie zrobisz. Dziękuję. Nie, 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 ja nie odpuszczam nic. Na pochybel. Dobra, gdzie jest kolejna trasa? Tu jest kolejna trasa, musimy iść do przodu. Jezu, ja się tak boję tych kurde mobów. I to nie ze strachu, w sensie, że są straszne, tylko są straszne, jeżeli chodzi o ich statystyki. To jest chore. Te ich statystyki są chore. Dobra. Chore stacy. Ale musimy to zrobić. Jezu, sieć teleportów. Amen. Amen. Zapiszmy grę. Zapisz. Zapis pierwszy. A my nie straciliśmy 20 potek. Kto to wymyślił? Nie wiem. Na tablicy napisano: niebieska biblioteka zarządcy donowana. Szukający wiedzy mile widziani. No, dzięki kurde, twoja obstawa na początku już mnie bardzo miło powitała. Da się je wyłączyć, proszę. Kolejny teleport? Oho. Dobra, ale ja chcę się jeszcze wrócić. Tam jest dużo rzeczy do przeczytania. Będziemy czytać. Będziemy czytać. Nie. Cisza w bibliotece. Dobrze, przepraszam. Będę cicho. To miejsce by się beze mnie rozleciało. Wierzę ci naprawdę, przyjacielu, ale już nie każ mi walczyć z tamtymi burakami. Aris, część pierwsza. W śnieżno-białym łożu obudziła się Aris. Rodzina jej dookoła. What? Tylko patrzeć, jak jej matka zawoła. Znów upadłaś. Zganiła kobieta swe dziecko. Uważaj bardziej, dodał ojciec z miną nietęgą. Dotknęła Aris na głowie guza, a po plecach spłynęła czerwona struga. Przypomniała sobie, jak nad błękitnym jeziorem, nad błękitnym jeziora zdrojem uciekać jej przyszło przed żółtych pszczół rojem.
Rodzice kłótnią szczeli, co robić należy, przez co Ari zasłabła w wygodniej pieleszy. Jakaś zagadka się szykuje. Ari, część druga. Patrzyła na zewnątrz przez okna szkło, wypatrując ptactwa, które by ją urzekło. Upatrzyła na gałązce rudzika. Jego oczyma wzbiła się w przestworza ponad zieleń drzew i wzgórz, mijając łąki i pomorza. Rudzik usiadł ostrożnie na miękkiej glebie, podziwianie różowego słońca zachodu, czując potrzebę. I choć rodziców krzykom końca nie było, dziecko ich w swej wyobraźni się skryło. Dla Aris radości z natury nie było równych. Zrozumiała, że to wśród ludzi doświadcza uczuć samotnych. Jezu, czy wy naprawdę mi każecie taką poezję czytać? No. Tu jest kolejna księga. Od stosów nieczytelnych i nadgryzionych zębem czasu książek wyróżnia się zwój zdobiony w iońskim stylu, na którym napisało zwój mistrza miecza. Weź zwój. Zwój mistrza miecza? Przekonamy się. Ten zwój zdecydowanie jest starożytny i spisany iońskim pismem. Jego treść nie ma jednak sensu. Zdaje się, że to jakiś rodzaj szyfru. Zapewne to zwój mistrza miecza, o którym mówiła Kalia, jednak wygląda na to, że tylko ona będzie go w stanie odczytać. Kim jest Kalia? Ciekawe. A czy Kalia to nie była ta z początku? Dobra, czym jest ta kulka? Urządzenie jest nieaktywne. Kula spoczywa na piedestale, ale nie wykazuje żadnej aktywności. Widzisz też cztery bezbarwne przyciski, również wyglądające na nieaktywne. Przyjrzyj się urządzeniu. Na pierwszy rzut oka kula wydaje się być przezroczysta, jednak nie widać niczego, co mogłoby znajdować się za nią. Widoczne są jedynie przebłyski mglistych świetlików tańczących w jej wnętrzu. Cztery przyciski prezentują się w podobny sposób. Przezroczyste, lecz nieprzenikalne dla światła. Ich stany prawdopodobnie są ze sobą wzajemnie powiązane. Aktywuj urządzenie. Chromosfera uaktywnia się. Gdy kula unosi się i nabiera życia, w twoim umyśle rozbrzmiewa tylko jedno pytanie. Znasz pieśń o Arisie? Kula pyta zaczepnie. Tak. Żółty. Kolor chromosfery zmienia się na żółty. Jaki kolor jest następny? O kurde. Dobra, wiem, że jesteś zawiedziona. Opuść. Jeszcze raz. A skąd ja mam wiedzieć, jaki jest następny? Żółty, niebieski, czerwony. Różowy, zielony. Dobra. Tak. Żółty. Czerwony. Czerwony. Zielony. Różowy. Czerwony. Niebieski. Ej. Błękitny. Chromosfera nie posiada się z radości. Po zadowoleniu chromosfery grą w twojej dłoni pojawia się nagroda. Gładki tekst ptasiego rycerza. Zaraz potem kula zapada w sen tak szybko, jak się z niego wybudziła. Zapewne oczekuje na kolejnego pretendenta, który rzuci jej wyzwanie. Ej, udało nam się. Jupijajej. Dobra, ale czym jest ten coś? Czym to jest? To w ogóle jak to się nazywało? Ej, nie pamiętam. Coś dostałem, nie pamiętam co. To nie to. Amulet wstąpienia. Krytyk 123. Może to dla MF-ki byłoby fajne. Minus 60 DPS-a, ale 1,5% kryta. No dobra, ale co... Czym było ten przedmiot, który dostaliśmy? To jest pytanie. Bo nie mam pojęcia, powiem szczerze. No tu moc ataku spada dosyć mocno. Tarcza ekliptycznej krypty. Tak. Tylko spadnie nam poszukiwacz złota? Nie. Nieuchronne obrażenia i... chroniące broń. 30 punktów obrażeń, dobra, niech będzie. Tu
kolejne moc ataku i wytrzymałość, więcej HP, ale jakiś taki nikły koszt tej fizycznej obrony i magicznej obrony. Dobra, ale wiecie co, ja się nie będę tu rozdrabniał. Jak ja zacznę tam grzebać w tych statystykach, ja tylko jeszcze zobaczę, czy nigdzie tutaj nie ma tego czegoś, co my dostaliśmy. Nie wiem, co to było. Ale chyba tu nie ma. Dobra. Nie ma sensu. Nie wiem, co to było. Sprawdzę na filmie i wam powiem potem w razie czego. Czy ja mogę z tobą porozmawiać? Mroczna postać góruje nad tobą, jednak nie wygląda na groźną. Tak, w czym mogę pomóc? Nie atakujesz mnie? Skąd pomóc, że to zrobię? Bibliotekarze nie są znani z agresji. Kocham wiedzę zawartą w księgach i nie szukam zwady z innymi, mówi. Kim jesteś? To nieistotne, kim jestem. Ja i tak tego nie pamiętam. Pamiętam tylko przeczytane tomy i pojedyncze wydarzenia z mojego życia. Nic więcej. Mówi i kiwa głową, sam sobie potakując. Jak udało się tu dotrzeć? Wszyscy chcieliby to wiedzieć. Kim jesteśmy? Dokąd zmierzamy? Czas uczynił moje wspomnienia mętnymi. Zupełnie jakby były częścią snu, powiedział w zadumie bibliotekarz. Gdy nadeszło zrujnowanie, byłem poza kryptą. Z innymi. Gdzie nie spojrzeliśmy, leżały ciała. Zupełnie jakby błogosławione wyspy udały się na spoczynek i zapadły w zbiorowy sen. Ale to coś innego niż sen, mówi. Zastanawiałem się, czy śnię. Czy jestem martwy, żywy? Nie znalazłem odpowiedzi. Najważniejsze jednak, że wciąż mogłem myśleć, mówi, wskazując palcem na swą głowę. Potem przypomniało mi się, że jestem bibliotekarzem. Jeśli miało istnieć miejsce, w którym znalazłem odpowiedzi, była to biblioteka. Wróciłem więc do pracy, mówi. Jesteś bibliotekarzem? Uśmiecha się, czując swą powinność, prostuje bardziej plecy. Tak, bycie bibliotekarzem to zaszczyt. Bibliotekarz zadarł brodę nieco wyżej. Nagle mina znów mu rzędnie. Jak myślisz? Jeśli myślisz, że zabierzesz stąd jakąkolwiek książkę, to jesteś w błędzie. Co to za miejsce? To niebiańska biblioteka. Dobrze, może jest skromna, ale jej zbudowanie zlecił i ufundował sam sędzia Donovan. Bibliotekarz zamaszyście wskazuje na salę. To jego dziedzictwo, był człowiekiem nauki. Naprawdę kochasz książki, co? Słowo pisane jest wieczne. Ty i ja jesteśmy tylko świetlikami na nieboskłonie czasu. Jednak zapisane tu wspomnienia będą trwać powsze czasy. Kolejne słowa bibliotekarz wymamrotał z pogardą. Gdyby tylko młodsi mogli choć na chwilę przestać je zgadzać i posłuchać. Ludzie zawsze tak się zachwycali technologią. Gotowi są pomyśleć, że technologia zastąpi słowo pisane. Ale księga nie wymaga technologii, by ją odczytać. Wyobraź sobie, że aby zrozumieć tutejsze tomy, potrzebna by była pradawna machineria. Nonsens, mówi. Udało ci się znaleźć odpowiedzi na swoje pytania? Każdy bibliotekarz ci powie, że książki często dostają nóg i wychodzą głównymi drzwiami. Dlatego błagałem naszych przywódców, aby stworzyli specjalny oddział biblioteczny, który łapałby złodziei i wymierzał im sprawiedliwość. Bibliotekarz uspokaja się nieco. Zamiast tego przekazywali fundusze na badania ciem. Głupcy, nigdy nie myślą o przyszłości. Nagle bibliotekarz poważnieje i zaczyna mówić bardzo powoli. Była jednak pewna kolekcja książek, nazywała się Światy Duchów. Zakładam, że te zbiory pomogłyby mi odszukać odpowiedzi. Oczywiście, gdy wróciłem, już ich nie było. Zaginęły. Skradziono je? Być może. Może gdy mnie nie było, inni zaczęli szukać odpowiedzi na własną rękę. Ale jeśli kiedykolwiek natrafisz na któryś tom Światów Duchów, ja z pewnością znajdę jakiś podarek, który zrekompensuje twój wysiłek. Ach, no i oczywiście płacę więcej za pierwsze wydanie. To porządna biblioteka. Donovan by się w grobie poprzewracał. Mam księgę, która może cię zainteresować. Och, doprawdy? Cóż, zobaczmy. Powiedział bibliotekarz i poprawił okulary. Świat Duchów, tom pierwsze, odkrycie świata. Bibliotekarz przygląda się uważnie otrzymanej księdze. To się nada. Dziękuję. Możesz czuć dumę. Zapewniasz książce odpowiedni dom. Płaszcz negacji. Coś jeszcze? Po prostu zastanawiało mnie, jak sobie radzisz. Proszę żadnych chaosów w bibliotece. Jezu, ile tu było czytania. Dobra. To tak, tu jest kolejny teleport. I zgubiłem wątek, o czym rozmawialiśmy na samym początku naszego filmu. Ale nieważne. Wiem tylko, że myślę nad przerwaniem past. O, to wam chciałem powiedzieć. No i chyba wam mówiłem już, że mam 50 subów. Chyba tak. Mniejsza. Spokojny taras. Ogrody Akademii. Gdzie my jesteśmy? Jesteśmy tu. Świątynna zbroja płytowa. Ale tu już chyba nic nie ma. Ale jeszcze jedno mnie interesuje, kochani.
A dokładniej, co mnie interesuje, już wam mówię. Był przy tych cholernych strażnikach, zasranych, zapajdanych, gnurach, bo inaczej ich nie nazwę. Zapiszmy grę. Był tam posąg. Posąg, który do czegoś prowadził. Posąg, który był praktycznie taki sam jak ten. Ale ja nie znalazłem jeszcze żadnej odpowiedzi na pytanie, które mnie nurtuje. Czyli... Muszę. Nie wchodź tu. Na pytanie, które mnie nurtuje i... na które chciałbym znać w sumie odpowiedź. Do czego ten posąg jest potrzebny? Do czego ty jesteś, przyjacielu, potrzebny? Tam jest jakieś przejście. Tam jest jakieś lustro. Ale tu też jest lustro. Nieruchome. Na północ? Nie wiem, serio. Nie chciałbym też zgadywać. Może na wschodzie. Może tam coś było. Nie. To na pewno nie to. Północ był. No to południowy wschód zostaje. Kurde. Dobra, nie wiem. Może kiedyś znajdziemy odpowiedź na to pytanie. Uciekamy stąd, bo już mam dosyć tego miejsca. Naprawdę mam dosyć tego miejsca. Ja idę dobrze? Idę bardzo dobrze. Ale oczywiście, że ich trochę pookradamy. Dobra, czyli ten skarbiec cały nasz zasrany, za przeproszeniem, mamy już gotowy, tak? To wygląda tak, jakby coś tutaj było trzeba zrobić. Jeżeli macie jakieś pomysły co do tej zagadki, to śmiało piszcie, bo ja naprawdę nie wiem. Prawie czego się tu wrócimy. Ten odcinek chyba naprawdę będzie długi. Dobra, ale tak, tu już byliśmy, tu byliśmy. Nie wiem czemu tutaj mamy jeszcze jakieś przejście, ale w sumie tam byliśmy. Więc co, wracamy do Gaju i kontynuujemy główną rozgrywkę. Ale mnie wymęczyła tam ta walka, wiecie? Serio. 17 minut walki. Ale pół HP mu zbiliśmy. Gdyby nie dotarczka, ja bym go ubił. Bym go w końcu ubił. Zmarnowałbym wszystkie potki, ale bym go, cholera, ubił. Ale tak to stwierdziłem, że trochę szkoda czasu. Trochę szkoda czasu, jak na takiego leszcza. Ale przegięli trochę z tymi statystykami. Ja rozumiem, że on mógł walić na jednego hita i tak dalej, no ale aż tak. I dobra, skoro już tu jesteśmy, to rozpocznijmy może rozmowę. Jedzmy posiłek, odpocznijmy. No, wybierz. Jasne. Beachwater zawsze było twoim domem? Przeszłość nie ma znaczenia. Teraz jest tylko miejscem łowów. Miasto jest pełne zabójców, ale to twoje imię wymawia każdy marynarz. Ty nie polujesz, ty siejesz terror. Strach daje władzę. To prawda. Ale ty się ograniczasz. Musi być w tobie coś więcej. Jakiś wyższy cel. Niby jaki cel? Ty musisz go odkryć. Widzisz tylko krew w wodzie, bo stale pływasz w miejscu. Jesteś ślepy na otwarte morze możliwości. Nic mnie tam nie czeka. Tylko bezkresna głębia. Pike. Dość już. Chcę być sam. Czyżbyśmy zranili uczucia Pajka? Na pewno zrobiłeś to, co musiałeś. Słucham. Twój brat
Jak dotychczas udowadniałeś nam, że nie odebrałbyś życia bez powodu. Doceniam twój optymizm, ale chyba nie znasz mnie na tyle dobrze, żeby być tak pewną tych słów. Skąd takie przekonanie? Wiatr, o którym mówisz, wieje na różne strony. Czasem przynosi mrok i chłód. Czasem spokój i ciepło. Albo za nim podążasz, albo walczysz sam ze sobą. Chyba za dużo gadam. Może to była twoja próba, a ty ją przetrwałeś, bo masz cel. Ja... mam cel. Udowodnienie niewinności jest dla mnie mniej ważne niż sprawiedliwość. Przynajmniej teraz. Wierzę ci. Muszę przekonać jeszcze kilka osób. No i następna. Kapitanie, nie śpisz? Mam pełne ręce roboty. Ktoś musi opracować plan. To, co się stało w Bilgewater. Strata ludzi to straszna rzecz. Wiem, że robisz, co w twojej mocy. Twoje oddanie temu miastu jest godne podziwu. Dzięki. Szkoda, że nie wszyscy tak to widzą. Hej, zawsze szukam zdolnych wojaków do załogi. A ty? Ty jesteś więcej niż zdolny. Dobrze byś się sprawdził. Byłabym zaszczycona. Schlebiasz mi. Ale wiem też, jaki mam cel. Będę musiał opuścić Bilgewater. Przykro mi to słyszeć. Obyś szybko odnalazł swoją drogę. Dobranoc, Sara. Wszystkie? Wszystkie. Dobra, moi drodzy, ale... zakończymy tutaj ten odcinek. Ja jeszcze nagram sobie jeszcze jeden, bo muszę nadrobić delikatnie ten zapasik, który mi się już kończy powoli, a muszę go zrobić niestety do poniedziałku, bo mnie na weekend znów nie będzie. Niestety, takie uroki dorosłego życia. Dobra. Dzięki wielkie, że byliście na tym odcineczku razem ze mną. Przepraszam was za tą długą walkę, którą postaram się skrócić jak najbardziej. No i co? Pamiętajcie o subskrypcjach, bo jeżeli dobijemy setki, to mam dla was w sumie special, taki dosyć spory special. A i może na święta coś zrobimy ciekawego. Tak więc jeszcze raz, pamiętajcie o subskrypcjach, komentarzach i ocenie filmu. Grał dla was Shiro. Trzymajcie się. Hej, hej.